Szwajcarskich inwestycji jest w Polsce dużo. Szwajcaria jest tak naprawdę drugim największym inwestorem spoza krajów unijnych za Stanami Zjednoczonymi. I te sukcesy, te inwestycje, tak jak widzimy, mają duży sukces, są zróżnicowane bardzo w bardzo wielu branżach, ale wciąż jest oczywiście potencjał rozwoju. Jak pytam inwestorów, z czego są zadowoleni, a z bardziej, z czego mniej, robimy to raz do roku, to się wyłania bardzo ciekawy obraz, bo to jest tak, że spośród 20 lub bądź 21 kryteriów, które są brane pod uwagę, w pierwszej piątce najlepiej ocenianych są trzy kryteria, które się wiążą z ludźmi, z zasobami ludzkimi, technicznie mówiąc, a tam zawsze to jest adekwatność wyższego wykształcenia, przede wszystkim motywacja pracowników, efektywność, to jest bardzo ważne. A to, czego tam nie ma w tej pierwszej piątce, to są koszty pracy, bo Polska nie jest krajem taniej siły roboczej, mimo że czasami to słyszymy od z polityków, bo akurat koszty pracy to jest gdzieś 14-15 miejsce, na 14-15 miejscu, czyli jak ktoś chce tanio, to nie przyjdzie do Polski, tak? To jest fakt. Czego też tam nie ma w tej pierwszej piątce, jeśli chodzi o ludzi, to jest kształcenie zawodowe. I tutaj czujemy, słyszymy od firm taki problem, który narasta od wielu lat, brak fachowców. Oczywiście ten problem jest głębszy, bo chodzi o system kształcenia zawodowego, które zostało zaniechane w latach 90. gdzieś na początku z różnych powodów i które teraz, jak też już słyszymy od lat, od polityków ma być odbudowywane.